Witam serdecznie Państwa. Witam w takim trochę nietypowym miejscu i w nietypowy sposób, nie na żywo, na naszej konferencji. Natomiast właśnie dowiedzieliśmy się, że musimy zmienić jedną sesję na online, ale zanim jeszcze wytłumaczę dlaczego, to chciałbym przedstawić mojego gościa, właściwie współorganizatora tego spotkania, Krzysztofa Wnuka z firmy Deloitte. Senior Manager w grupie Data Governance. Data Governance and Architecture. Cześć Paweł, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paweł Borkowski, firma Integral Solutions. Krzysiek miał z nami pojawić się w środę w trakcie tej konferencji na żywo. Niestety w ostatniej chwili okazało się, że musi wyjechać do klienta, stąd tak na szybko zorganizowaliśmy spotkanie, za co Ci, Krzysiek, bardzo dziękuję. Właśnie jest poniedziałek, późny wieczór, a my tutaj siedzimy jeszcze i rozmawiamy o danych. O bardzo ważnych rzeczach. Natomiast zanim przejdziemy do tego głównego tematu, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to chciałbym Państwu powiedzieć, że Deloitte niedawno wypuścił bardzo ciekawy raport, który właśnie mam tutaj u siebie na urządzeniu. To jest Chief Data Officer Survey, który został przeprowadzony przez Deloitte, podejrzewam, że w tym roku. Raport jest z września tego roku. Bardzo dużo ciekawych informacji wynika z tego raportu. Nie będziemy przez niego przechodzić, bo dzisiaj nie mamy czasu na to, ani nie było to celem naszego spotkania. Natomiast ponieważ niedawno się pojawił i dotyka trochę tego obszaru, albo nawet bardzo, o którym mamy dzisiaj rozmawiać, to stwierdziłem, że warto o nim wspomnieć. Znaczy, raport jest na pewno ciekawy i inspirujący, pokazujący też, że tak powiem, rolę Chief Data Officera z różnej strony i jak to wygląda na świecie, więc to też na pewno Państwa może zainspirować. Jedna z rzeczy, która mnie tak bardzo zaskoczyła w tym raporcie, z takich kluczowych w ramach podsumowania, jest to, że 71% ankietowanych Chief Data Officerów twierdzi, że nie raportuje bezpośrednio do zarządu. Dla mnie wydawało się, że to jest wręcz oczywiste, tak, że Chief Data Officer to jest taka pozycja w organizacji bliska zarządowi, tudzież może nawet w ramach zarządu, a tutaj się okazuje, że tak nie jest. Jednak nie, czyli jednak bardzo dużo mówimy i dlaczego dane są ważne, jak dane są ważne, ale z tego raportu wynika, że jednak cały czas nie wszystkie firmy, no bo 71% respondentów nie uważa dane na tyle krytyczne, żeby Chief Data Officer podlegał bezpośrednio pod Chief Executive Officera. To też jest dla nas pewne zaskoczenie, ponieważ no to też wydawało się, że jest to raczej oczywiste, jest to zgodne z najlepszymi praktykami. Kolejna rzecz, która też tu już bardzo jakby nawiązuje do tego, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, to jest to, że Chief Data Officerowie nadal szukają takich dobrych business case'ów, żeby uzasadnić jakby przydatność takiej inicjatywy jak Data Governance w organizacji. To też jest takie ciekawe, bo z jednej strony firmy takie inicjatywy uruchamiają, ale cały czas się okazuje się, że jest to żywa dyskusja się toczy wokół tego, czy Data Governance przynosi korzyści i jakie zmierzyć, tak? Tak, no to jest jakie wykazać. To jest odwieczny dylemat, dyskusja tak naprawdę, jakie korzyści przynosi Data Governance. Jest tak naprawdę szereg korzyści, Data Governance może przynosić szereg korzyści dla organizacji, poczynając od najbardziej oczywistych, czyli nie wiem, polepszenie jakości danych, prawda, ale poprzez właśnie szybsze realizowanie projektu, mniejszy time to market, poprzez zwiększenie efektywności analitycznej, ograniczenie kosztów, ale w tym właśnie use case o to chodzi, że te korzyści dla każdej firmy będą inne, prawda? Czyli za każdym razem startując praktykę data governance, czy rozwijając tą praktykę, musimy sobie zadać pytanie, co chcemy z tym osiągnąć, jakie strategiczne projekty wspierać, prawda? I co kluczowego chcemy osiągnąć, żeby nie robić data governance tak po prostu i jego rozwijać, tylko wiedzieć dokładnie, jaki jest cel i jak to, co robimy, przełoży się na wartość dodaną dla firmy. To jak najbardziej się z Tobą zgadzam. No to jako jeszcze takie przykłady, które mi przychodzą do głowy tak z życia, z którymi się trochę spotkałem.
Jeden z ciekawych takich przykładów w firmie, w której prowadziliśmy projekt, została wykonana praca, która poniekąd była częścią zadań związanych z data governance'em, czyli przejrzenie zbiorów danych, relacji pomiędzy tymi zbiorami, tak, znalezienie tych właścicieli. Przy okazji okazało się, że został znaleziony system, który nie wiadomo dlaczego gromadzi duże ilości danych. Znaczy wiadomo dlaczego kiedyś gromadził, bo był tak istotnym elementem całej architektury informacyjnej. Natomiast poprzez lata tak użytkowania obrósł różnymi innymi systemami, stracił na znaczeniu. Natomiast nadal gromadził bardzo dużo danych tak z organizacji. Nagle się okazało, że organizacja ponosi niepotrzebnie całkiem spore koszty na utrzymanie systemu, który był złożony, który miał olbrzymie ilości tych danych, więc to chociażby sam hardware, tak utrzymanie tej infrastruktury kosztowało, tak? Wymierna, nieduża może jednak korzyść, ale zawsze z tego, że przejrzeliśmy, tak, tą naszą architekturę informacyjną, zobaczyliśmy, jakie zbiory danych mamy, jakie utrzymujemy, kto za nie odpowiada. No i może być to zaskakujące, ale możemy znaleźć zbiory, które się duplikują niepotrzebnie zupełnie. Tak, ale to podałeś taki przykład nie wprost, prawda? Tak, to jest trochę nie wprost, to prawda. Nie dla wszystkich od razu taki bardzo oczywisty, ale suma summarum na końcu jednak można powiedzieć, no, że jednak ileś pieniędzy zostanie zaoszczędzonych, ileś pieniędzy się traci. Takim bardziej bezpośrednim przykładem jest zasięg marketingowy, tak? Gdzie, ponieważ wdrażając data governance w obszarze danych klienta, zawsze zaczynamy od zasięgu marketingowego, no bo chcemy mieć dobrej jakości dane, żeby personalizować obsługę klienta, oferty dla niego. No i po to też firmy, wiadomo, budują super systemy do zarządzania kampaniami, czy modele analityczne do pozyskiwania leadów, czy wyznaczania next best action. No i u jednego z klientów, bo badając zasięg marketingowy, wyszło nam, że to jest 25%, czyli biorąc adres mailowy, numer telefonu i zgodę, okazało się, że mamy 25%, czyli zostało bardzo dużo pieniędzy zainwestowanych właśnie w modele analityczne, w systemy do zarządzania kampaniami, a zapomniano o tej warstwie danych, prawda? I tutaj polepszenie jakości właśnie, czy pozyskanie nowych adresów mailowych, numerów telefonów, no niesamowicie też pomoże w osiągnięciu celów biznesowych, no bo po coś ten system do kampanii marketingowych został wdrożony, ale mając tylko 25%, ciężko te cele biznesowe osiągnąć. No tu się zgadzam. Wspomniałeś z kolei o modelach analitycznych, tu mi się przypomniała inna taka ciekawa historia. Duża firma zainwestowała duże pieniądze w zbudowanie zespołu data scientistów, żeby gromadzić dane, właśnie prowadzić zaawansowane analizy, poszukując nowych usług, nowych obszarów biznesowych do rozwoju. I okazało się, że ten zespół natrafił na dwa właściwie poważne problemy. Po pierwsze, gdzie i jak znaleźć dane w organizacji? Jak się do nich dostać w ogóle, tak? Okazało się, że to jest jedno wielkie wyzwanie, a drugie wyzwanie, jak już udało się pozyskać jakieś dane, to co one oznaczają? Bo oczywiście można dostać jeden wielki plik albo iluś tam plików. Mamy mnóstwo kolumn, które są tak albo inaczej opisane. Teraz skąd wiemy, co dana liczba w danej kolumnie oznacza, tak? Jak nie mamy tego dobrego data governance'u, który dba o opisanie tych naszych danych, o gromadzenie metadanych, to rzeczywiście może by się okazać, że mamy bardzo dużo ciekawych danych, bo nikt ich nie potrafi odpowiednio interpretować ani czytać. Tak, to tutaj dodam, że szacunkowo właśnie, jeżeli nie ma data governance'u, data scientiści spędzają 80% na przygotowanie danych i 20% na swoją właściwą pracę, czyli budowanie modeli analitycznych. Po wdrożeniu data governance'u jesteśmy w stanie odwrócić tą proporcję, czyli tylko 20% jest na przygotowanie danych. To też jest właśnie taki może nie wprost i nieoczywisty benefit data governance'u, ale praktycznie w każdej firmie spotykane. Słuchaj, mówisz już o tym, że przekonałeś mnie, że trzeba wdrożyć data governance. Natomiast tak się zastanawiam cały czas,
Jak podejść do tego wdrożenia, tak? Czy takiego oddolnie, czy raczej od góry? Tak? Czy, to trochę też tak nawiązuje do tej statystyki, tak? 71% CDO nie raportuje do zarządu, co może by pokazywało, że jednak to nie jest takie podejście od góry, tak? Znaczy generalnie od góry, no to też by się wydawało nie tylko przygotowanie organizacji, ale również praca nad zarządem, żeby zarząd jakby monitorował i wspierał pracę takiego zespołu data governance. Mhm. Może to są takie inicjatywy oddolne. Czy pytanie, bo to jest pytanie, czy skąd się zaczęła inicjatywa, czy gdzie ją zaadresować, prawda? Bo ponieważ inicjatywa data governance'owa czasami faktycznie zaczyna się na dole u osób operacyjnych, które wiedzą, jak dużo czasu spędzają, nie wiem, na manualne poprawy danych, prawda? I widzą, jak ten wymiar danych jest nieefektywny u nich. Czasami faktycznie zaczyna się to od góry, tak? Czyli jest wizja z zarządu, że mamy transformację cyfrową, jednym z naszych celów jest, nie wiem, bycie data driven, ponieważ to wspiera nasze inne cele biznesowe. Ale podczas wdrożenia, wydaje mi się, najważniejsze jest, żeby zaadresować wszystkie poziomy, czyli zaadresować zarówno osoby operacyjne, czyli żeby znaleźć te ich bolączki, ich problemy i żeby data governance pomagało im w pracy, w codziennej pracy, prawda? Ale też bardzo ważne jest, żeby znaleźć sponsora do tego. Bez sponsora data governance'u nie uda się wdrożyć, prawda? Czyli bardzo istotne jest, żeby jednak ten poziom zarządu też został zaadresowany, żeby był jasny sponsor i żeby też jasny sponsor wiedział, jaki jest plan wdrożenia, co chcemy osiągnąć i jak to osiągamy, żeby on od początku też był świadom i był w stanie mierzyć postęp data governance'u, żeby to nie była też czarna skrzynka, że wdrażamy coś i za rok pochwalimy się efektami. Więc wracając do Twojego pytania, czy od dołu, czy od góry, wydaje mi się, że trzeba zaadresować te wszystkie poziomy. No, brzmi w miarę przekonywująco, aczkolwiek mi się bardzo podoba, też takie spotkałem się w jednej z książek dotyczących właśnie data governance'u. Opisane było po takie podejście właśnie trochę oddolne, czyli autor, jak sobie przypomnę autora, to jeszcze powiem, i tytuł książki, natomiast opisywał, jak to brał udział we wdrożeniach tych inicjatyw data governance'owych. I mówił, że on bardzo lubi zaczynać właśnie od dołu, czyli najpierw poszukać te wszystkie osoby, które już dzisiaj w taki czy inny sposób pracują z danymi. Oni w żaden sposób nie są jeszcze namaszczeni jako data stewardzi, czy jakkolwiek inna taka rola związana stricte z data governance'em, ale rzeczywiście pracują już z danymi, widzą te problemy z danymi, może nie tak szeroko jak data steward opiekujący się jakimś większym obszarem, ale na tym swoim wycinku pracy walczą z tymi danymi. I właściwie znajdują sobie jakieś różne metody na to, żeby wykrywać te problemy, jakoś je rozwiązywać. I właściwie ten autor sugerował, żeby znaleźć wszystkich takich ludzi i jakby trochę sformalizować ich pracę. Powiedzieć, słuchajcie, to nie jest coś, co robicie tak przy okazji po godzinach, tylko to się nazywa jakoś, tak? Przy okazji możemy to dołożyć jakoś rolę, to może można jakoś dodatkowo wynagrodzić. I w ten sposób zacząć budować organizację data governance, która być może niekoniecznie od razu ma jakąś taką swoją wizję szerszą, jakąś strategię działania, aczkolwiek zgadzam się, że w pewnym momencie ten sponsor będzie potrzebny. Tak, bo faktycznie te takie od dołu to nawet wtedy, że tak powiem, się samoczynnie dzieje, bo właśnie w jednym zespole coś robimy, w drugim, później ci ludzie się łączą, tworzą data community i to dzieje się, że tak powiem, samoistnie, prawda, ale ale to jednak jest gdzieś taki proces długofalowy tak naprawdę, tak? I to jednak adresuje te główne bolączki, główne potrzeby. Tu też by trzeba zastanowić się tak naprawdę, co chcemy osiągnąć przez wdrożenie data governance'u, bo może na początku to są właśnie te małe bolączki, prawda? Ale nawet mając ten oddolny zespół, nie widzimy, że obok jest, nie wiem, wdrożenie nowego systemu, nowego projektu, gdzie ten data governance by pomógł, prawda? Więc ja bym jednak
został przy tym, że docelowo, prawda, jednak nawet jeżeli robimy to w małym zespole, to ten wymiar danych powinniśmy budować across cała organizacja. No, czyli wracamy troszeczkę znowu do początku, czyli jednak ten zarząd jest potrzebny i cały czas mnie zaskakuje to, że 71% CDOs nie raportuje bezpośrednio do zarządu, a wydawałoby się, no, to co wynika z naszej rozmowy, że to wręcz jest oczywiste, że to wsparcie musi być. Pewno w raporcie jest trochę więcej na ten temat napisane. Tak, zapraszamy do przeczytania, ale to oznacza, że jeszcze jednak bardzo dużo budowania świadomości przed nami, żeby właśnie te waga czy wartość danych, żeby jednak były na poziomie zarządu i były bezpośrednio do Chief Executive Officera. Wspominałeś też wcześniej o tym, że fajnie byłoby pokazywać te wymierne korzyści z wdrożenia data governance'u, o tym trochę więcej mówiliśmy na samym początku spotkania, to raz, dwa właśnie, żeby to nie, te pierwsze korzyści nie pojawiały się po roku, także mamy tą czarną skrzynkę, która coś produkuje i nagle coś mamy, tak, większego, mniejszego, jakiś sukces, z którym możemy się pochwalić. Fajnie byłoby takie sukcesy mieć szybciej. I pytanie, jak do tego dojść, tak? Tak z mojej perspektywy dostawcy narzędzi, wydaje mi się, że całkiem fajne byłoby skorzystać z jednego z takich narzędzi zaawansowanych, które wspiera data governance, które przychodzi z pewną wizją tego data governance'u. Może nie taką pełną, może w porównaniu do takiej szerokiej wizji, tak można powiedzieć, w miarę ubogą, ale jednak adresuje te najważniejsze obszary w organizacji, mówi, co należy skatalogować, z grubsza jak ze sobą połączyć, żeby zbudować ten obraz architektury informacyjnej i jakoś zacząć zarządzać tą informacją taką typową dla obszaru data governance. Wydaje mi się, że to może być całkiem szybkie podejście, łatwe, może tak, może nie. To zależy na jakim etapie jest dzisiaj organizacja, tak, jeżeli chodzi o świadomość swoich systemów, swoich danych i procesów. Ale załóżmy, że jest taka organizacja, która już dzisiaj w Excelach gdzieś sobie kataloguje takie rzeczy. My moglibyśmy to jakoś zaimportować do takiego narzędzia i właściwie ogłosić pewien sukces. Mamy taki pełniejszy obraz, zarządzamy nim. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć. Może to jest dobra droga, jak myślisz? Znaczy to z doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno opierając się na narzędziu, czy raczej jeżeli narzędzie wspiera implementację data governance'u, jest to na pewno, jesteśmy w stanie dużo szybciej pokazać tą wartość dodaną, prawda? Bo chociażby kwestia dostępu do danych, demokratyzacji danych. Jeżeli mamy narzędzie, to od razu jesteśmy w stanie pokazać efekty, prawda? Jeżeli mamy chociażby nawet narzędzie jakości danych, to jesteśmy w stanie dużo szybciej zbadać jakość danych i poprawić tą jakość danych, prawda? Z doświadczenia nie zawsze klienci na początku decydują się na narzędzie. Najpierw próbują, no to spróbujmy, jak to będzie, zróbmy nawet to data quality, czy nawet, nie wiem, business glossary sobie stwórzmy na razie w Excelu, na SharePointie, zobaczmy, jak to będzie, jeżeli już zbudujemy buy-in w organizacji i zaczniemy od małego wyrywka, jeżeli zbudujemy, to wtedy będziemy mogli pójść na, że tak powiem, znaczy zdecydować się na wybrane narzędzie, ale zgadzam się, że na pewno implementacja wraz z narzędziem przyspiesza, bo dużo bardziej, dużo szybciej jesteśmy w stanie osiągać pewne rzeczy, ale z drugiej strony oczywiście jest ten, nazwijmy to, minus. Bałem się, że powiesz jakieś ale. Ale narzędzie, samo wdrożenie narzędzia nie powoduje, że data governance jest wdrożone w organizacji, prawda? Czyli nawet jeżeli my wspieramy się podczas wdrożeń data governance narzędziami, to jest to tylko jeden z elementów, ponieważ narzędzie nie przykrywa takich obszarów jak, nie wiem, komunikacja, budowanie świadomości, czyli co jest jednak kluczowe dla data governance'u w tej chwili, czyli zbudować świadomość, prawda? Nie zawsze kwestia procesów jest, że tak powiem, w pełni zaadresowana. Stąd narzędzie na pewno przyspiesza, ale też narzędzie nie powinno być jedynym, prawda? Tak jak z naszego doświadczenia, to zazwyczaj
narzędzie towarzyszy wdrożeniu data governance za pomocą jakiegoś konkretnego frameworku, tak? Czyli bierzemy jakiś konkretny framework, żeby nie odkrywać, że tak powiem, koła na nowo i wspieramy się wtedy narzędziem. Raczej w drugą, czyli można też zacząć od narzędzia, ale też musimy jednak zaadresować te rzeczy, jak te nazwijmy to te miękkie rzeczy, czyli procesy, organizacja, komunikacja i budowanie świadomości. A co byś powiedział na takie podejście, czy taką próbę wdrożenia data governance'u, że tak powiem, trochę przy okazji? Dużo jest teraz tematów związanych z modernizacją hurtowni danych, przebudową hurtowni danych. Często tam są to projekty, które najczęściej dotykają bardzo szeroko tak organizacji. Często wymagają ujednolicenia słownika pojęć biznesowych, co jest bardzo ważne z punktu widzenia data governance'u. Z jednej strony, z drugiej strony gdzieś tam trzeba namierzyć te systemy źródłowe, czy je jeszcze raz może zweryfikować, czy na pewno to są te, które znamy, to są wystarczające, czy nie potrzebujemy, czy nie ma jakichś nowych. Gdzieś trzeba pewno, jak już rozmawiamy o tych systemach, to trochę o tych właścicielach tych systemów. Może nie rozpoznamy zależności pomiędzy systemami, aczkolwiek może się okazać, że jeżeli kilka systemów realizuje jakąś funkcję biznesową, to musimy wiedzieć, że te dwa, trzy systemy stanowią pewną całość i musimy zebrać te dane z tych trzech systemów, żeby uzyskać jakąś informację, tak, biznesową. Dobrze do tego, że właściwie gdybyśmy robili taki projekt sobie nowej hurtowni danych, to jakbyśmy dołożyli takie narzędzie data governance'owe i zaczęli wkładać te różne rzeczy, to nagle się okaże, o, mamy całkiem sporo informacji, które już właściwie opisują tą architekturę informacyjną i może to być fajny taki zalążek do zbudowania procesu data governance. Może to za dużo powiedziane. Tak, ale faktycznie zalążek do praktyki. Teraz mogę powiedzieć, że praktycznie w każdej inicjatywie związanej już właśnie z platformami danych czy z modernizacją hurtowni zawsze proponujemy element właśnie związany z data governance'em. No bo jeżeli nie, musimy na nowo zrobić mapowania, musimy opisać atrybuty, zrozumieć je, no to wrzućmy to już właśnie w jakieś narzędzie, żeby to zostało, prawda? No bo jeżeli tego nie zrobimy, no to na potrzeby projektu się przydało, ale jednak nie ma widoczności tych informacji dla całej organizacji, prawda? Czyli tutaj jak najbardziej, znaczy, że to można powiedzieć, że data governance bardzo często zaczyna się przy okazji jakiegoś projektu. Skoro już i tak robimy transformację cyfrową, skoro i tak już robimy transformację hurtowni danych, skoro i tak już budujemy nową platformę danych, to i tak dużo, nie wiem, skoro i tak już robimy migrację do nowego systemu, to i tak już bardzo dużo tych podwalin data governance'owych musimy zrobić, tak? Takie mi przyszło skojarzenie z obszaru developmentu aplikacji, systemów. Często deweloperzy, żeby przyspieszyć swoje prace, korzystają z pewnego rodzaju frameworków. Tych frameworków jest dzisiaj sporo na rynku. Mam takie wrażenie, że powoli takie frameworki gdzieś powstają w obszarze data governance'u, a wręcz przekonanie, że taki framework powstał w twojej firmie, tak? Powiedziałbyś coś na ten temat? Tak, znaczy tak naprawdę framework. Framework to jest zbiór najlepszych doświadczeń, konkretnych kroków, które pozwalają nam ustrukturyzować wdrożenie data governance, prawda? Już tutaj wcześniej wspominaliśmy, że data governance musi być dostosowany do organizacji i ten framework to również umożliwia, czyli mamy konkretne obszary do zaadresowania i te obszary dostosowujemy, czy to jest organizacja, czy na przykład kwestia technologii, wybór narzędzia do data governance'u, to też na etapie strategii framework dostosowujemy do organizacji i taki framework po pierwsze pozwala nam ustrukturyzować pracę, zapewnia, że nie zapomnimy o niczym, no i też właśnie bardzo przyspiesza implementację, bo ten framework zawiera już i szereg, że tak powiem,
predefiniowanych materiałów, które musimy dostosować, prawda? Czyli kwestia, nie wiem, chociażby procesów data governance'owych, nie musimy ich wymyślać od nowa, tylko możemy zobaczyć na best practice procesu i zobaczyć, ok, ten proces do nas pasuje w całości, ten proces nie pasuje, a ten proces sobie dostosujemy, prawda? Czyli jest to, że tak powiem, tak bardzo ustrukturyzowane podejście do wdrożenia data governance'u, ale nie zapominając o tym, że jednak data governance musi być dostosowany do organizacji, prawda? Czyli pozwalający dostosować każdy z elementów, organizacja, procesy, narzędzia czy komunikacja. Tu z ciekawości jeszcze zapytam i w nawiązaniu do tego raportu, czy na przykład framework gdzieś ma w sobie jakieś sugestie, gdzie powinien być w organizacji zaczepiony taki zespół data governance'owy i gdzie ten chief data officer powinien raportować, tak? Tak. Odpowiadając nie wprost, w ramach frameworka mamy kilka możliwości zorganizowania data governance'u, no bo w każdej organizacji może pasować troszeczkę co innego, czyli mamy w pełni scentralizowane, zdecentralizowane czy federated, ale w frameworku zawsze chief data officer powinien być bezpośrednio odpowiadać przed chief executive officer, czyli nieważne jak to zorganizujemy, jednak najlepsza praktyka jest taka, żeby to było bezpośrednio pod prezesa zarządu. Super. Tak mi się przypomina jeszcze z webinarów, które prowadziliśmy wcześniej, mówiliśmy też trochę o kulturze organizacyjnej, o tym, jak należy promować takie inicjatywy data governance'owe, czy na takie rzeczy, albo jak budować jakby właściwie nie jakby, albo jak budować taką nie tylko świadomość, ale również wiedzę, jak korzystać z danych w organizacji. Czy to też są elementy takiego frameworku, a przynajmniej sugestie, na czym trzeba się skupić? Tak, oczywiście, ponieważ w ogóle komunikacja i budowanie świadomości, jak już wcześniej rozmawialiśmy, jest jedną z istotniejszych elementów wdrożenia data governance'u. I tutaj oczywiście jest szereg zadań, szereg, które możemy, znaczy nie, możemy wykonać, prawda? Czy jest tam, nie wiem, poczynając od onboardingu na poziomie zarządu, onboardingu poszczególnych departamentów, przeprowadzenia jakichś serii webinarów dla organizacji, prawda? Przeprowadzenia jakichś, znaczy stworzenia data community, prawda? Czyli framework proponuje szereg aktywności, dzięki którym jesteśmy w stanie komunikować się w organizacji i tą świadomość zbudować. I oczywiście wraz, że tak powiem, na etapie wdrożenia wybierze się i się wybiera, które z tych elementów najbardziej pasują dla mojej organizacji. Super. Pochwalę się, że jako partner informatyki, ale informatyka też posiadamy fajny framework do budowania na przykład widoku klienta, taki Master Data Management, który przenosi jakąś wiedzę, jak taki widok zbudować, na co trzeba zwrócić uwagę. Dopasowujemy go do potrzeb klienta, niemniej zdarza nam się cały czas mieć takie rozmowy, gdzie klient mówi, no dobrze, to wygląda ciekawie, ale naszym zdaniem to my mamy swoje specyficzne potrzeby. No, chcielibyśmy jednak sami spróbować zbudować taki widok klienta, mimo że tłumaczymy, że to jest dosyć złożony proces, trzeba go jakoś odpowiednio ułożyć, żeby mieć z tego później wymierne korzyści, to jednak nadal cały czas takie pomysły są. Tak sobie pomyślałem, że per analogia, wcale bym się nie zdziwił, gdybyś ty też spotykał na swojej drodze takie firmy, które powiedzą, no, drogi Krzysztofie, fajny ten framework, fajnie wygląda, ale my uważamy, że jesteśmy na tyle specyficzni, że musimy taki framework sami wypracować, a co więcej, no, oczywiście nie brakuje na rynku zdolnych, ciekawych ludzi. Na pewno są tacy, którzy mogliby taki framework zbudować. Pytanie, czy jest sens w ogóle wymyślać taki framework, skoro już jest, tak, dostępny, z którego można byłoby skorzystać, a tak jak mówiłeś, jest tam ileś zawartej takiej wiedzy i doświadczeń, tak, ze zrealizowanych projektów. Dokładnie, no bo znaczy nasz Deloitte Data Governance Framework jest jednym z wielu frameworków, prawda? Oczywiście jest wiele różnych frameworków związanych z pomagających wdrożyć data governance. I czy można stworzyć samodzielnie? Oczywiście można tworzyć, tak samo jak od zawsze jest dyskusja, czy samemu badać jakość danych, czy dewelopujemy to sami, czy wybieramy gotowe narzędzie, prawda? Z doświadczenia wiemy, że gotowe narzędzie oczywiście jest
na początek trochę droższe, prawda, ale dużo szybciej jesteśmy w stanie otrzymać pewne efekty i dużo mniej ludzie czasu muszą spędzić, żeby, że tak powiem, osiągnąć, prawda? Czyli może na początku jest to więcej kosztuje, ale jednak długofalowo jest to dużo bardziej efektywne, prawda? I tutaj analogicznie dla frameworka, oczywiście można samemu tworzyć, tak? My też czasami klientów wspieramy, żeby im, że tak powiem, dopowiedzieć, tak? Czy wskazać może kierunek, w którą stronę mają iść. Ale ja zawsze rekomenduję, oczywiście rozejrzyjmy się na rynku, to nie jest jedyny framework, zobaczmy na inne frameworki, no żeby jednak wykorzystać już jakoś, że tak powiem, best practice rynkowe, prawda, żeby nie budować, że tak powiem, tego całkowicie od zera, prawda, żeby nie wyważać otwartych drzwi, bo jeżeli już ileś setek firm na świecie wdrożyło data governance w taki czy w inny sposób, może warto spojrzeć na to i coś dla siebie z tego zaadresować. Słuchaj, jak posłuchałem sobie tej naszej rozmowy, tak w myślach teraz szybko, mówimy o tych potrzebie szybkich, wymiernych efektów, takich korzyści dla organizacji. Ja tutaj staję na stanowisku cały czas, że korzystanie z takich dedykowanych, zaawansowanych narzędzi przyspiesza wdrożenie data governance. Muszę się z Tobą zgodzić, że również skorzystanie z frameworków również przyspiesza, tak, i pozwala tam lepiej poukładać. Może trzeba połączyć jakoś taki framework z takim narzędziem, może coś nowa jakość by powstała na rynku. Zgadzam się. Ja też jednak z naszego doświadczenia, łącząc framework z narzędziem, to na pewno jest, że tak powiem, po pierwsze, z jednej strony mamy narzędzie gotowe, gdzie jesteśmy w stanie szybko pokazać efekty, z drugiej strony mamy framework, gdzie mamy ustrukturyzowane, że tak powiem, wdrożenie i wiemy, że niczego nie zapomnimy i jesteśmy to w stanie zrobić szybko na podstawie best practice, więc na pewno taki framework połączony z narzędziem byłby czymś bardzo ciekawym. Myślę, że ten pomysł mi się bardzo spodobał i zaintrygował. Musimy poza kamerą jeszcze porozmawiać. A niniejszym dotarliśmy do końca naszego spotkania. Krzysztof już niestety musi nam uciekać. Jeszcze musi się przygotować do wylotu. Także bardzo, Krzysztof, dziękuję za czas poświęcony nam. Cieszę się, że znalazłeś tą chwilę, żeby tu się ze mną spotkać, porozmawiać. No i zachęcam Państwa do kontaktu z Krzysztofem. Będą podane informacje kontaktowe do Krzysztofa. Zachęcam też do kontaktu niewymuszonego ze mną. Mam nadzieję, że się spotkamy w ciekawych projektach, tak? Wdrożenia data governance. Tak. Bardzo dziękuję Państwu. Przykro mi, że nie udało mi się dotrzeć osobiście, ale na szczęście udało nam się z Pawłem złapać i nagrać, więc Paweł, dziękuję bardzo za tę możliwość. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.